Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony. Witam bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś kończymy historię Teamu Star w Pokémon Scarlet. Tak jest, moi drodzy, to będzie nasza pierwsza historia kończąca. Oddalimy sobie trochę kamerę. Słuchajcie, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ile ten odcinek będzie trwał. Jedyne, co wiemy, to że nocą mamy stawić się przed szkolnym, jak gdyby, placem, jeśli dobrze rozumiem, celu poznania prawdziwej tożsamości lidera Teamu Star, więc też tak zrobimy. Zejdziemy sobie z naszego Koraidona, nie będziemy tak po placu biegać. No słuchajcie, każda historia kiedyś musi się skończyć i dzisiaj padło na Team Star. Jest i nasz dyrektor, Sup Thanatos. No i od razu tam, bez ogródek. Przecież moje imię to Cliff, pamiętasz? Przestań. Gościu dalej nam ściemnia. Dobra, i jest nadeszła pora, żeby dać trochę przedstawienia na zakończenie. Pozwól, że odkryję przed tobą swoją prawdziwą tożsamość. Niemożliwe. Patrzcie, to jest dyrektor. Nie wiem dlaczego, ale nasza postać miała rozdziabioną buzię, jakby to było zaskoczenie. I przepraszam, że robiłem to w przebraniu. Prawda jest taka, że Cliff, którego poznaje się, nie był nikt innym, tylko dyrektorem naszej Naranja Akademii. Panem Clavelem. Okej, okay, no way. Dobra, zgaśmy go od razu. Ale moje przebranie było takie perfekcyjne. No nie, nie było, ziomuś. Chodźmy zobaczyć. Ale oprócz tego jest jeszcze jedna prawda, którą muszę ci wyjawić. Co? Że prawdziwa... Co? Nie wierzę w to, moi drodzy, aż mnie przytkało. Nie wiem, czy wy to już przeczytaliście. Prawdziwa tożsamość Cassiopei, wielkiego bossa Teamu Star, to on. Bez jaj, naprawdę, odpowiedzmy, tak? Przysięgam na boginię. Okej. Okej, kiedy słyszałem Cassiopeię, to był spreparowany głos, pewnie nagrany. Czyli to on chciał zniszczenia Teamu Star i on go stworzył. Nie wierzę w to, matko boska, ale plot twist. I skoro już wiesz, że to ja jestem wielkim bossem Teamu Star, pozostała nam tylko jedna rzecz do zrobienia. Finałowa bitwa. No dobrze, moi drodzy. A ja nawet nie wiem, czy się wyleczyłem po ostatnich potyczkach. Oranguru idzie na Gardevoira. Nie wiem, czy mam jakiś super efektywny, jeśli chodzi o typ ataku na naszym Gardevoirze przeciwko temu Małpiszonowi. 60 level. Bez jaj. Będzie ciężko. Chyba nie jesteśmy wystarczająco przygotowani, coś czuję. O, nie ma dramatu. Damy jeszcze jednego Moonblasta. Dobra, Małpiszon pada. Dobra, on będzie teraz wysuwał Poltegeista, czyli Pokemona czajnika. On jest typu fery. A fery jest słabe na stalowe i poisonowe ataki. Czy my chcemy ryzykować naszym Pikachu i jego Iron Tailem? Spróbujmy. Spróbujmy. Tak mi się wydaje, że on jest typu fery. Ale mogę być w błędzie. Ale... zobaczymy. Słuchajcie, ja nie byłem przygotowany na takie levele. Ja myślałem, że te 60 to tam na luzie nam wystarczą. Który ma level ten Poltegeist? Też 60. Oj, panie... dyrektorze? Efektyw po prostu. No dobra, to walimy Thunderem. Albo i nie. Ominął atak. Nie. Przez to światło od tych cegieł, które jest strasznie jasne, mam strasznie czerwoną twarz. Ale przynajmniej zlewam się z murami naszego budynku. No i tutaj chłopek nas podpalił. Z dwojga złego to lepsze to. Dawaj, Pikachu. Ładuj ten piorun.
No, bez jaj. On nas wysadził. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, czy jakiś nasz Pokémon jest super efektywny. Typ Dark jest super efektywny. Dawaj, Zoroark, wjeżdżaj tam. Za kogo będziesz przebrany? Pewnie za Pikachu. Nie, za Gardevoira. A, bo Pikachu padł. Dobra, dajmy to. Tak, to jest ten nasz najsilniejszy atak, bo te są fizykale. A my jesteśmy pod special ataki. No i super. U, moi drodzy, tu musimy się skupić. Nie jest tak łatwo. Aboma Snowa. Aboma Snow. To jest lodowy i grass. Więc bierzemy naszego Arcanine'a. On powinien z nim rzeźnię zrobić. Jak widzicie, nasz Arcanine ma fizyczny atak, bo wykorzystałem to podczas farmienia Chansey'ek. Ponieważ Chansey nie lubi fizycznych ataków. Jest i on. My się z nim jeszcze nie biliśmy, ale obstawiam, że ognisty atak powinien go wysadzić w powietrze. I zaryzykujmy tym najsilniejszym atakiem, który nam też zada trochę obrażeń. Tak jest, super efektywny. Brawo. Dobrze, cała wiedza w głowie, nie? Troszeczkę się zraniliśmy i teraz wyciąga Gyaradosa. A my nie mamy Pokemona elektrycznego, ale mamy za to Trawiastego. Trawiastego. Kurczę, Pikachu byłby dwukrotnie efektywny, bo on jest wodno-latający, czyli obrażenia od Pikachu by wchodziły razy 4. No ale trudno, jest jak jest. Popełniliśmy błąd z tym Pikachu. I wypuszczamy Miałskaradę. Dawaj, Honotu. Jedyny Pokémon 9. generacji w naszej drużynie. I mamy Gyaradosa. No i cóż. On ma jeszcze 3 Pokémony. A my bombardujemy Energy Ballem. Zaczymy? Tak, zaczęliśmy jako pierwsi. Ojojoj. Nie jest dobrze. A dlaczego on nie przyjmuje tych ataków? Dobra, wiecie co? To zróbmy tak. Nie mamy max revive'ów, ale mamy zwykłe revive'y. Weźmiemy, ożywimy naszego Pikachu. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Wywalimy mu jeszcze raz, na wszelki wypadek. Energy Ballem. Znowu popełniliśmy błąd. Może w typach popełniłem błąd, nie wiem. Uuu, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Przeżył na jednym HP. Błagam, błagam, przeżyj to. Tak jest! Mamy to, moi drodzy, ale farcik. Farcik niesamowity. I Amungus. Amungus, to nie jest ten grzyb? Tylko jakiego on jest typu, teraz pytanie. Czy on jest roślinny? Nie mam zielonego pojęcia, jakiego typu jest ten Pokémon, więc... Aja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 j. Dobra, idź. Idź, Arcanine. Zobaczymy. Tak mi się wydaje, że to jest grzyb. Tak, jest. Jego atak zmalał. I zobaczmy Fire Fangiem może. Tak jest, super efektywny. Mogliśmy zrobić... Nie, nie otruwaj mnie, proszę. Nienawidzę tego statusu. No trudno. I kończymy z Amungusem i zostanie mu jeden Pokémon na koniec. I zobaczmy, co będzie. No i teraz jest problem, moi drodzy, bo Skeledridge, jeśli dobrze czytam nazwę tego Pokémona, jest mi Pokémonem nieznanym. Więc wytoczmy nasze najcięższe działa i weźmy naszego Gyaradosa jako naszego tanka. W tym czasie może odleczymy część Pokémonów. Nie wiem, co by tu zrobić.
Nie sądziłem, że Kasiopeia zostanie tak zapędzona do rogu, powiedział nasz dyrektor. Jest, zobaczcie, to jest trzecia forma tego startera, którego nikt nie wziął i on go miał od samego początku. Dobra, moi drodzy, on jest typem na pewno ognistym, więc ja zamieniam naszego Gallardosa w Żyrandol i używam hydropompy. Nie ma zmiłuj. Czy on też go będzie zamieniał? To jest pytanie. Jakby nie patrzeć, to jest pierwsza walka z dyrektorem, którą toczymy. No i tak właśnie mi się wydawało. W ognistego? Ta, co przechodzi w ogóle przez środek bitwy, te lagi. Kocham tą grę. No i czy będzie wysadzenie w powietrze? Dawaj, 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 dawaj. Prawie się udało. On używa Shadow Balla. Easy peasy. No i dobra, moi drodzy, zakończmy to z hukiem. No nie, bo ominął atak, ale trolują mnie w tej grze. No dawaj, dawaj, bij go. No, teraz usiadło. No i dobrze, moi drodzy, udało się. Kasiopeia, czyli dyrektor naszej szkoły, pokonany. Nawet nieźle wygląda ten starter. Nawet nieźle. Levele pozdobywane. No i czeka nas pewnie teraz jakaś cutscenka. Twoja siła urosła. 13,5 tysiąca pokedolców dostaliśmy. I w końcu moja twarz normalnie wygląda. A nie na czerwono. Spoko. No więc, paniczu Thanatos. Widzę, że całkiem nieźle rozwinąłeś się w toku poszukiwania skarbów. I jeszcze raz muszę cię przeprosić. Jak to? Nie jestem Kasiopeją? Jednak Cliff i ja sam byliśmy tą samą osobą, personą, nie było kłamstwem. Przypomina mi ukrytą tożsamość Kasiopei. Mam nadzieję, że dobrze to przetłumaczyłem. Ale mam wrażenie, że mogę obstawiać, jaka jest prawdziwa tożsamość tej osoby. I jest to powód, dla którego powinienem oszczędzić ci bitwy z tą osobą. O, łzy tej osoby nie powinny być tymi, które ty będziesz dźwigał. Kurczę, szyframi do nas mówi. Jednak Kasiopeia przybrała pewien kurs swoich poczynań i jest zdeterminowany, by je zobaczyć. Nie wyobrażam sobie żadnego typowego studenta, który mógłby stanąć przeciwko nim i wygrać. Więc wyzwałem ciebie na pojedynek, by sprawdzić twój skill. W przypadku, gdybyś przegrał, to na mnie spadłoby zadanie walki z Kasiopeją. To było moje rozwiązanie. Jednak okazało się, że jesteś bardzo silnym dzieciakiem. Jeśli ktokolwiek może uratować to biedne dziecko, to na pewno ty. Czy Kasiopeia jest dzieckiem? Jako dla nauczyciela jest to dla mnie wstyd, że muszę takim brzemieniem obarczyć studenta. Lecz proszę cię, pokonaj Kasiopeję. Weź udział w wyzwaniu przeciwko wielkiemu bossowi Timu Star i wygraj. Tak jest. Dziękuję ci z głębi całego mojego serca. I zostawiam to w twoich rękach. Tu jesteś. Co ty tu robisz? Przyszła jakaś pani. Pani Tame, miło poznać, mówi nasz dyrektor. Wcale, że nie, mówi nasza nowo poznana przyjaciółka.
Przyszłam do pana, żeby zreportować a propos bitwach na terenie szkoły i tego, co się dowiedziałem. Czyli to jest jakaś sekretarka chyba jego. Jezu kochany. A to dyrektor w samej swojej osobie. Walczy przeciwko studentowi. Co pan sobie wyobrażał? Ale ja mogę to wyjaśnić. Jest po prostu taka sytuacja, że... Oszczędź mi pan tego. Nie ma wymówek dla takiego zachowania. Ta, co go zgasiła. Dobra, pamiętaj, że... Boss poprosił cię, abyś spotkał się z nim na tak zwanym schoolyardzie po zmroku. Liczę na ciebie, Thanatos. Dobra. Dyrektor dostał po głowie za tą walkę z nami. Nie popełniaj błędów. I gość pobiegł się tłumaczyć, dlaczego tłucze się z uczniami. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, czy my mamy odleczone Pokemony? Tak, mamy odleczone. Więc chyba możemy wejść od razu do środka. Zobaczmy. Dobra. Ale to miało być po zmroku, więc teraz pytanie. Nie, tu są klasmejci. Nie, nie chcę nic. Nie chcę na razie brać udziału w żadnych zajęciach. Lekcje są B. Uwaga. I gdzie chcemy iść? Kolejne miejsca. Laboratorium biologii. Artrum. A gdzie jest schoolyard? Jest, tutaj. No dobra, ale... Kurczę, o Jezu, jak czerwono mi. Wali mi po oczach. Ale to miało być nocą. A, zobaczcie. Dzień się od razu przyłączył. No nie gadajcie, że to ten chłop jest. Thanatos. To jest ten chłop z plecakiem Eevee od początku gry, który był prześladowany. Dzięki, że przyszedłeś. No przecież ja już wiem, kto to jest. To musi być szok dla ciebie. Bym tak powiedział, takie 2 na 10. To byłem cały czas ja. Odkąd zobaczyłem cię na dziecińcu, jak szybko poradziłeś sobie z Teamem Star przed naszą szkołą, pomysł a propos operacji Upadek Gwiazd wtedy do mnie przyszedł. Można by rzec, że wpadł na niego wtedy. Moje skille pozwalały mi na przytrzymywanie tylu LP, ilu chciałem, więc postanowiłem cię w to wkręcić, mówiąc krótko, abyś pomógł zrealizować mój plan. Po tym, jak operacja się rozpoczęła, cały czas miałem na ciebie oko jako członek Supply Unit i wysyłałem cię świadomie na bitwy z bossami. I mój cel jest taki, byś pokonał mnie i położył kres... Teamowi Star raz na zawsze. Ale jednakże jest część mnie, która dalej pragnie, żeby Team Star istniał. Więc nie mogę się po prostu położyć i tak dać ci po prostu wygrać. To jest finalny showdown. Czy jesteś gotowy? Proste, że jestem. Ruszamy. Chyba, że będziesz miał Pokémony lepsze od dyrektora, to wtedy będzie siara. Zobaczmy, moi drodzy. O nie, znowu on. Sorry, że czekałeś. Dobra. To ty jesteś Cliff, Dead Voice. Ona go poznała po głosie. Jak wtedy prowadziliśmy rozmowę przez telefon, nie? Więc to byłeś ty, to znaczy Cassiopeia. Widzę, że tutaj nasz dyrektor ma rozdwojenie jaźni chyba. To ja we własnej osobie. Mam dla ciebie zadanie, Cliff, jeśli je zaakceptujesz. Chcę, żebyś nagrał to, co się wydarzy i wysłał to wideo do Teamu Star. Muszą oni to zobaczyć. I wynik tej walki na własne oczy. Okej, zrobi się. No dobra. Zobaczmy. Więc pozwól, że teraz prawidłowo się przedstawię. To ja jestem wielkim bossem Teamu Star i na imię mi Cassiopeia.
Nie żadna penny. Jest twórcą Timu Star. No dobra. O! Ale na muza wjechała. Błagam, żeby nie były powyżej 60. Umbreon. Co my mamy pierwsze? Gardevoir. Ajajajajaj. To chyba nie jest dobre. Chociaż nie wiem. 62. Super efektyw. Fery. Dobra, atak może sobie upadać, bo my jesteśmy pod special attack. Czyli nas to nie dotyczy. Słuchajcie, on pewnie nas wybombi, więc my się od razu zregenerujemy. Nie! Nie, nie zdążył wyprowadzić ataku. Dobra. Oj, słuchajcie, te bitwy na krawędzi. Flareon. Switch. Flareon, to jest ognisty, dawaj. Hydropompa. Uuu, Gajardosa. Ale powiem wam, że dałem się nabrać naszemu dyrektorowi. Naprawdę uwierzyłem, że on jest Kasiopeją. A tu taki psikus. Dobra, dawaj Gajardos. Jedziesz z nim. Nie zabił go? Dobra, ognisty atak. Nie powinien nam za dużo zrobić. A my użyjmy Cruncha, żeby mieć 100% szans, że trafimy. Niewiele mu zostało hapeków. Super. I co? Będzie miał wszystkie Eeveelucje pewnie, bo ma plecak Eevee nad sobie. Jolteon teraz. Jolteon, Jolteon. Musimy na pewno zeswitchować, bo Gajardos jest latający. Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Dajmy Zoroarka. Bo nie mamy kamiennego typu, który byłby super efektywny. Albo ziemnego, jest kaszana z tym trochę. Ponieważ nie zdobyliśmy Gibla. Bo ja wiem, co będę chciał mieć jako Pokemona typu Dragon. A ziemnego muszę się zastanowić, jeszcze nie zdecydowałem. A tymczasem niech nasz Zoroark tutaj... to mogło zaboleć. Jeszcze wjechał nam paraliż. I Zoroark się pokazał. Jakby on zdążył jeszcze teraz wyprowadzić ten atak, ale on nie zdąży. To będzie bez sensu strata tury. Więc my po prostu uleczmy naszego Gyaradosa. Bo on i tak by zginął, moi drodzy. Nie wierzę w to. No właśnie, Thunder. Co? Uniknął ataku. Jaki to jest kocur. Ale tego już nie uniknie. Ale mamy pecha. Tak to by nasz Zoroark przeżył. No szkoda. I kogo my chcemy wystawić? Nie mamy super efektywnego. Dobra, idź Gardevoir. Jesteś moim tutaj siewcą zakłady, jeśli chodzi o special ataki, więc myślę, że może da radę. Dawaj tym Moonblastem albo Dream Eaterem. O, to będzie rzeźnia. I co obniżył? Nasz atak. Bez znaczenia. Dlaczego ten atak normalnie nic nie robi? No szału zaraz dostanę. Ja muszę przeczytać dokładnie, co robi ten atak. Dobrze, Gardevoir uniknął Thundera. Trochę nas to uratowało. Critical jeszcze siadł, świetnie. I Jolteon pada. Vaporeon teraz, wodny Pokémon. Idź Pikachu, pokaż, na co cię stać. Towarzyszysz mi w końcu od początku tej podróży naszej. Leci Vaporeon. I używamy Thundera. Błagam, traf Pikachu. Zrób to dla mnie, proszę. Nie. Żeby go tylko nie zmiótł. No i kurczę, no.
Skuteczność tych jego ataków jest niesamowita. Dobra, wysyłamy teraz Miałskaradę w takim razie, roślinnego Pokemona. On ma jeszcze 3 Pokemony. Energy Ball. Super effective, ale tylko pół HP. Aurora Beam. To był super efektywny? Niedobrze. Obniża wartości naszego ataku, ale my chyba jesteśmy na special teraz. Więc powinno być git. Jest, udało się. Super. Kto mu tam jeszcze został? Na pewno Espeon. Leafleon, dobra, leci Arcanine. Zastanawiam się nad Leafleonem z tego względu, że on jest naprawdę jednym z moich ulubionych Pokemonów typu roślinnego, tylko Leafleon ma jeden bardzo duży problem, ponieważ Leafleon, jeśli chodzi o swoje statystyki, jest Pokemonem, który jest pod ataki fizyczne, a nie special ataki, co trochę zmniejsza jego wartość, a my tutaj bez ogródek jedziemy z Flare Blitzem. Nawet go nie zabił. Ale ma podpalenie. Git. Zraniliśmy samych siebie przy okazji. Bywa czasami tak. Jedziemy z Fire Fangiem. Pyk. Wysadzony. I czyżby ostatnim Pokemonem był Espeon? Gardevoir chce się nauczyć nowego ataku Future Sight. To jest chyba dość dobry atak, zobaczmy sobie. Wiem, że trochę przerywam walkę. Tak, bardzo dobry. To co? A, to Sleeping Target. To zanim ja go uśpię, to nie dziękuję. Wywalamy tego Dream Eatera. Czyli to działa tylko na śpiące Pokemony. Sylveon, czyli Pokemon typu... Fairy. To ze Speonem już się biliśmy? Nie pamiętam. Zbytnio jestem podjarany tym tematem. Dobra, zostawimy tego Arcanine'a. I damy Cruncha? Spróbujemy? No nie, on go jeszcze zmienia. No, Sylveon jest OP. Teraz. Boję się, że nasz Arcanine dostanie ostre bęcki. Może uda mu się wyprowadzić jeden atak chociaż. Jest typu Fairy. Not very effective, właśnie. Shadow Ball, dobra. To my zróbmy... Fire Fanga. Nie będziemy jeszcze nic zmieniać. Nie, nasz Arcanine się zakochał w Sylveonie. Zmiażdży mnie na Stardust. Oby nie. Dobra, dawaj Arcanine, wierzę w ciebie. Atak ostatecznego poświęcenia, dawaj. I... Tak jest! Nie zginę z ręki przeciwnika. Tylko z własnej. I dobrze, moi drodzy. To teraz tak, zastanówmy się, kogo chcemy wyciągnąć. Dobra, jedziemy z... Gardevoirem. Niech będzie. Swap. Niech on będzie tym Pokemonem, który zakończy tą bitwę. Batlujemy się. I Fairy na pewno nie działa, więc zobaczymy ten Future Sight, którego nauczył się dzisiaj. Dawaj, 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 dawaj. No, długa ta bitka. A ja chyba przed ligą będę musiał jeszcze potrenować i zastanowić się mocno nad składem naszych Pokemonów. Obniżył wartość naszego ataku, co nie ma znaczenia, bo my jesteśmy pod special attack. Okej.
No i leży, moi drodzy. Nie do końca wiem, co się stało, ale spoko. I Sylveon leży jako ostatni Pokémon. Tak, to był ostatni, tak mi się wydaje. Tak, git. Pokonaliśmy Penny, przywódcę Teamu Star, zwaną też jako Cassiopeia. Więc to koniec. 15 tysięcy Pokédolców. No dobra. A więc zobaczmy, co się wydarzy. Więc to chyba koniec, tak mi się wydaje. To chyba nie jest flashback, tak mi się wydaje. Tutaj Cassiopeia chyba daje informację, że w takim razie po wszystkim powinniśmy się poddać. I Giacomo mówi, że jak to? Powinniśmy zrezygnować z naszej drużyny? Jest zdziwiony lekko. To chyba jakiś żart. Cassiopeia tutaj przekazuje im informację, że muszą porzucić operację Star, ponieważ wszystko jest poza ich kontrolą teraz. Nie mają panowania nad sytuacją. Mela jednak tutaj stwierdza, że tak właśnie się dzieje, kiedy weźmiesz grupę tych, którzy prześladują i dasz im lekcję manier. Eri jednak stwierdza, że koniec końców i tak nawet z nimi nie walczyli, więc nie zrobili nic złego. I Atticus zadaje tutaj pytanie, że rzeczywiście i czy przedstawialiśmy swoje deklaracje do tych tutaj ich przeciwników, którzy byli ich tranami. I nazywa to bezkrwawym zwycięstwem. I Ortega tutaj przyznaje, że rzeczywiście nawet nie wypuścili swoich Pokémonów, po prostu przeprosili za to całe zdarzenie. I że na pewno ich stroje przekonały ich do tego, że nie warto z nimi zadzierać. I tutaj Cassiopeia stwierdza, że wszyscy ci studenci opuścili akademię. No i tutaj dalsze części konwersacji. I Cassiopeia obiecuje, że naprawi ten bałagan, który narobiła. Tylko żebyśmy dali, a tak naprawdę drużyna jej, żeby dała szansę to naprawić. Pozostawcie to mnie. Co ty mówisz, mówi Mela. I Cassiopeia przyznaje rację, że to ona jest tą osobą, która wciągnęła ich w bycie w Teamie Star i to ona musi ich teraz z tego wyplątać. Czyli to tak naprawdę jest teraz historia tego, że oni mieli się bronić, a tak naprawdę stali się kolejnymi oprawcami, czyli taki trochę paradoks tej sytuacji. I Cassiopeia mówi, że bierze całą odpowiedzialność na klatę. To szlachetny gest, ale nie możesz, mówi Atticus. I Cassiopeia przyznaje mu rację, że teraz, kiedy już ci, którzy ich gnębili, odeszli, oni jako Team Star powinni wrócić do szkoły. A co z tobą? Pyta Mela. Ja nie mogę wrócić. Giacomo jednak się pyta dlaczego. Nie ma powodu, żebyś teraz zamykała się w swoim pokoju, prawda? Jedyne co mogę wam powiedzieć to dziękuję, mówi Cassiopeia. I dziękuję im, że pomimo tego, że nigdy nie spotkała się z nimi osobiście, to dają jej takie ciepło i mówią takie miłe rzeczy. No i Eri tutaj się buntuje, żeby przestała tak mówić, jakby mieli nigdy się już więcej nie zobaczyć. A Cassiopeia na to odpowiada, że musi zająć się pewnymi sprawami. Atticus prosi tutaj, żeby ona wyjawiła im swoje plany, jednak ta milczy, widzę. Prosimy, odpowiedz nam, Ortega. I co, powie im czy nie powie? Ona siedzi cały czas za oknem. Do widzenia, moi drodzy. Dziękuję za wszystko. I odeszła. Aż gęsiej skórki dostałem przez moment. Ale już mi przeszło. Czyli to był jednak flashback, dobra. Dzięki za wszystko, Thanatos. I tobie też, Cliff. Dziękuję, że przyjrzałaś na oczy. I cieszę się, że przyjrzałaś na oczy ku końcowi tej historii, mówi Cliff. Myślę, że to jest dla mnie i dla Teamu Star
Dobrym rozwiązaniem na to wygląda. Ale chciałbym coś sprawdzić z panem, panie Cliff. Check? What? A nie, to Cliff chciał z nią coś sprawdzić. Przepraszam, wprowadziłem was w błąd. Gość chce sprawdzić, czy to ona jest wielkim przywódcą Teamu Star. Czy był ktokolwiek, kto ci w tym pomagał? Kiedyś już powiedziałem wszystkim moim bossom, że z tym skończyliśmy, lecz ci się jednak nie poddali. To dlaczego im nie rozkazałaś? Nasz kodeks nie mówi i nie pozwala na rozkazywanie innym. Mogłam ich o to poprosić, lecz nigdy nie mogłam tego od nich żądać. Czyli znowu wracamy do kwestii kodu, mówi Cliff. Twoi bossowie muszą go traktować bardzo poważnie. Pen odpowiada, że tak. I to był powód, dla którego nie mogła sprawić, by Team Star się rozwiązał. Bo dla bossów najważniejsze było przestrzeganie kodu, niż opuszczenie drużyny. I według kodu musieli podołać wyzwaniu, które mieli zadane. Czy ona tak naprawdę stworzyła taki mechanizm, w którym sama się zapętliła, osiągnęła swój cel, a potem nie mogła nic z tym zrobić. I to był to była prawdziwa idea towarzysząca zadaniu Upadek Gwiazd, czyli powstrzymać dalsze prześladowania. I Cliff pyta się Cassiopeii, czy może mu powiedzieć jeszcze jedną ostatnią rzecz. I co Team Star, a tak naprawdę jego, twoi przyjaciele, którzy w tym uczestniczą, znaczą dla ciebie? Oni są jej największym skarbem. Dziękuję za przedstawienie mi sytuacji, pani Penny. I chciałby z nią coś przedyskutować. Ho, Penny mówi, że trochę ją przeraża ten gościu. Pewnie przyzna się, no właśnie, jego secret identity. Voila. No tak, to jest dyrektor. No ona pyta się dlaczego. I on starał się, że tak powiem, rozmawiać z Teamem Star na równych warunkach, dlatego przybrał postać Cliffa. I uczniowie inaczej podchodzą do rozmów z nauczycielami niż do osób równych sobie. I Penny jest tutaj zszokowana i pyta się, czy strój nie był zbytnią przesadą. Dobra, wystarczy tego na tyle. Wszyscy wyjdźcie. O proszę, jak to wszyscy wyjdźcie? Kto tam jeszcze ma być? No nie mówcie, że bossowie z każdej drużyny teraz przyjdą. O, cie panie. Siema, Big Boss. Dawno cię nie widzieliśmy. Chyba nigdy. Minęło tyle czasu. I teraz jesteś prawdziwa. Znamy twoje imię. Oj, 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 jak fajnie. I że mówi, że pierwszy raz słyszę jej prawdziwe imię, czyli Penny. W końcu udało nam się ciebie znaleźć. Nawet nie wiesz, jak bardzo się martwiliśmy. Okej, okay, gang, liczymy do trzech. Hasta la vista, Cassiopeia. And hello, Penny. Spoko. Pożegnali Cassiopeia i przywitali Penny, nowego członka zespołu. Więc, pani Penny. To chyba jakieś oświadczenie ma tutaj dla całej ekipy. I chciałby powiedzieć coś do całego Teamu Star. Macie moje najszczersze przeprosiny. Jeszcze raz?
Jako dyrektor Akademii zawiodłem was. I doprowadzenie do takiej sytuacji jest moją osobistą porażką. Penny jest lekko zdziwiona, że jak, dlaczego... I że stworzenie Timu Star jest wynikiem braku akcji na pewne zachowania, pewne zdarzenia, które miały miejsce w szkole. I jako dyrektor nie przeprowadzał zwiadu, nie dowiadywał się a propos właśnie prześladowania uczniów. Bierze to na klatę. Ale wykazał się pan odwagą, starając się poskładać to wszystko z powrotem do kupy. Więc przechodząc do konkluzji, że Akademia wydaje rozkaz, by Team Star się rozpadło, a tym, którzy się nie zgodzą, to nie wiem co, moi drodzy, bo nie wiem jak to przeczytać, Herbie Revoked. Nie mam pojęcia. Czy to znaczy? Co? Pewnie przyłączą ich do szkoły z powrotem. Że dokładnie, że Team Star będzie mogło dalej kontynuować swoją działalność jako właśnie Team Star, jeśli oni sobie tego życzą. Proszę, dyrektor dał zezwolenie. Pewnie tylko na innych warunkach będzie. I Eri pyta się, czy będą mogli pozostać razem jako drużyna. Ale zdradziłam was wszystkich. Operacja Starfall. Dyrektor Cavell nam o wszystkim powiedział. No i teraz pewnie tutaj dokładnie tłumaczy całą sytuację, że ona nie wie, oni doskonale wiedzą, że ona się o nich martwiła i nie chciała dla nich nic złego. A oni się jej nie słuchali, chcąc przestrzegać kodu. Czyli znowu powtarzamy. Wszyscy są wobec niej spoko. Nie mają do niej żadnych zarzutów. No i Cavell tutaj klaszcze. Chce jeszcze coś powiedzieć. Jezu. Czyli wszyscy z Teamu Stark mogą zostać przywróceni do szkoły, tak? Ale są pewne sprawy, o których musimy przedyskutować. Na przykład... chodzenie w szkolnych uniformach. Nie. Nie, używanie ekwipmentu w uczelni. Nie. Co on tutaj porusza? O pojazdach mówi. Że są pewne zasady, których nie można łamać. No dobra. No, jak na dyrektora przystało. I muszą wziąć udział w tak zwanym uczestniczeniu w życiu, jak gdyby, społeczności. No i tutaj Cavell przydziela im zadania. No i tutaj opowiada, jakie zadania im przydzieli. Tutaj chyba dokładnie chodzi o zadanie dla Penny, żeby uczyła studentów. Proszę bardzo. No to sytuacja wygląda na to, że wszyscy wygrali. No i dobrze. Wszyscy jej tutaj gratulują. Mówią, że będą dalej z nią stali. I dziękują jej za wszystko. Co ja myślę na ten temat? Myślę, że brzmi to świetnie. Niech tak będzie, moi drodzy. Ma pani czas na zastanowienie się nad moją solucją, moim rozwiązaniem. Okej, moi drodzy. Czyli wszyscy wygrali. I tak kończy się chyba historia Teamu Star. I pan dyrektor prosi, żebyśmy potem zawitali do jego gabinetu. Myślę, że od razu się udamy. Hop. Gdzie by tu iść teraz? Gdzie chcemy iść? I mamy gabinet dyrektorski, moi drodzy. Lecimy tam od razu. I zobaczymy, co nam dyrektor powie. Na zakończenie. Tu jesteś, mistrzu Thanatos.
Chciałem ci podziękować za ciężką pracę, którą włożyłeś w rozwiązanie sytuacji Timu Star. Jeśli nie ty, podejrzewam, że nie dałbym sobie z tym rady. Tak, generalnie mówiąc. I tutaj są moje dozgonne podziękowania. I kto tam przyszedł? Penny, proszę. Pewnie Penny przyszła powiedzieć, że się zdecydowała na bycie STC? Tak to się chyba wydaje. I zgodziła się na dalszą współpracę z Teamem Star. I ona się czegoś obawia chyba i dyrektor się pyta, czy to ze względu na operację Upadek Gwiazd. Nie, to chodzi o to, o te wszystkie złe rzeczy inne, które zrobiła. A co to było? A, chodzi o te LP-ki, które nam rozdawały. Okej, okay. Dobra. No, dyrektor o tym nie wiedział. Ale myśli, że to nie jest jakaś wielka sprawa. No dobra. I tutaj nasz dyrektor jeszcze raz nas przeprasza, ponieważ chciał się o coś zapytać, tak? Czyż nie? Nie, moi drodzy, to już tyle. Coś widocznie źle przeczytałem. Słuchajcie, wyjdziemy sobie przed budynek szkoły. Chyba tak. Gdzie tu jest wyjście ze szkoły? O, dobra, dobra, to jest chyba tu, bo mi kamera zasłania. No i dobrze, moi drodzy, to jest zakończenie. Słuchajcie, nie sądziłem, że to tyle potrwa. Dość długie dialogi, ja myślę, że ten materiał i tak będzie krótszy, jak go przytnę, a my sobie wyjdźmy przed budynek. Uuu, jakie piękne teksturki. I słuchajcie, pierwsza z trzech historii zakończona. Dzisiaj zakończyliśmy historię Timu Star. Jeszcze nie koniec? Thanatos, Penny. A zapytam się normalnie, Penny? Jest coś, o czym chciałaby ona z nami porozmawiać. I będzie czekała na nas na schodach. Okej, okay, no dobra, czy jeszcze się nie żegnamy? Idziemy spotkać się z Penny. Jest i ona. Zobaczmy jeszcze, co ma nam do powiedzenia. Będzie cutscena chyba. Hasta la vista. Musiała to powiedzieć na zakończenie. Mówi, że to nie jest cringe, tylko perfekcja. I że dziwi się, że wypuścili ją tak łatwo za to rozdawnictwo LP-ków nielegalnie. I ma pewien dług względem tej szkoły w takim razie. I że oni zaoferowali jej to, że będzie mogła tam pracować. Nie wierzy w to. I mówi, że ma pewien talent albo coś w tym stylu. Że szkoła jej to powiedziała, zapewniła. Sorry, że dzwoniłam i poprosiłam o spotkanie takie jak to. Dalej nie idzie mi rozmawianie z ludźmi twarzą w twarz. Wydaje mi się, że nie mogę znaleźć odpowiednich słów, ale... Dzięki, wielkie. Uratowałeś Team Star, ale także moich przyjaciół. Myślę, że słowa nie są w stanie oddać tego, co dla nas zrobiłeś. Są... Dostaliśmy TMK-169 Draco Meteor. Jest to bardzo silny atak, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że będzie dobrze ci służył. I jeszcze jedna rzecz. Chciałabym naprawdę spłacić dług, który jestem ci winna, więc jeśli byś czegokolwiek potrzebował, po prostu daj mi znać. Jestem dobra w maszynach i takich innych rzeczach. Więc do następnego. Może to kiedyś ja pomogę tobie, Thanatos. Możliwe, zobaczymy. Nie wiemy, dokąd nas poprowadzą nogi. Więc do zobaczenia i hasta la vista. I pobiegła. I ukończyliśmy ścieżkę. Jakie piękne zakończenie. Słuchajcie, tym happy endem ja żegnam się z wami, mówiąc do was hasta la vista i do zobaczenia w następnym. Yo!